Cześć, z tej strony Marcin, witam Was na moim kanale i zapraszam dzisiaj na recenzję routera od firmy Fritz, FritzBox 6840 LTE, czyli urządzenie wielozadaniowe, wielofunkcyjne, świetnie wykonane, dzięki któremu miałem okazję poznać naprawdę świetną prędkość internetu LTE. Jeśli chcecie sprawdzić cenę tego urządzenia, to macie ją w opisie filmu. Od razu naświetlę Wam moją sytuację, żebyście byli w pełni wtajemniczeni, o co właściwie chodzi. Mieszkam w takim miejscu, pomimo że jest to duże miasto Poznań, to w takim rejonie, gdzie jedyny możliwy internet to jest była TEPSA, telekomunikacja, w tej chwili Orange, natomiast jakość i prędkość łączy jest fatalna. W tej chwili mam maksymalny pakiet oferowany tutaj w moje okolice. Jest to 20 mega na sekundę przy uploadzie gwarantowanym 1 mega, a w praktyce wygląda to tak, że mam do 16 mega downloadu i do 0,85 mega uploadu, czyli po prostu śmiech na sali. A jako, że jestem youtuberem, przesyłam ogromną ilość filmów. Jest to około 40 filmów miesięcznie, czasem więcej, w zależności czy tylko na mój kanał, czy też na wideotesty. Więc jest tego naprawdę bardzo dużo. Filmy często mają objętościowo około gigabajta, czasami półtora, czasami troszeczkę mniej, oczywiście się zdarza, zależy to od długości filmu. I przesyłanie takiego filmu jest tragedią, ponieważ średnio trwa to 3-4 godziny. Więc po prostu muszę włączyć komputer, jak to się mówi, zapuścić film i za kilka godzin dopiero mogę go Wam publikować. Co daje nam internet LTE? Przede wszystkim mam tutaj bardzo dobry zasięg internetu LTE, dlatego zdecydowałem się też przetestować właśnie ten internet. Wziąłem internet Play na kartę w tej chwili, taki komórkowy, gdzie operator rzekomo, jak czytałem na forach, lubi ograniczać prędkość do około 20 mega. Faktycznie często tak się zdarza. Maksymalnie co wyciągnąłem to było 45 mega. I tak dużo lepiej niż na moim łączu z TEPSY. Ale największa zaleta internetu LTE, równoległy upload i download. Czyli po prostu możemy z dokładnie taką samą prędkością i ściągać, i wysyłać do sieci. Dlatego biorąc pod uwagę upload na moim łączu stałym 0,85 mega, porównując z 15-megowym na LTE chociażby, mamy już około 20-krotny wzrost prędkości przesyłania. Czyli na przykład z 250 minut robi mi się 15-20. Dla mnie to jest rzecz po prostu bezcenna. Zobaczcie to też dzisiaj w testach. Tak więc po tym troszeczkę długim wstępie zapraszam Was już na prezentację urządzenia i na konkretne testy. Zaczynamy! Przed nami router FritzBox 6840 LTE. Jak widzicie, urządzenie jest naprawdę niewielkie, zajmuje niewiele miejsca, dlatego możemy je chociażby postawić sobie na komputerze, na obudowie, czy po prostu schować w jakiejś szafce. O cechach tego routera mógłbym opowiadać naprawdę długo, ale warto wiedzieć, że przede wszystkim obsługuje sieć 3G, czyli mamy internet LTE na kilku pasmach. Mamy także możliwość rozszerzenia tego internetu na cały dom poprzez sieć Wi-Fi. I nie dość, że to Wi-Fi jest, to jeszcze jest tak zwany dual band, czyli działa na częstotliwości popularnej 2,4 GHz oraz też na 5 GHz. Prędkość przesyłu wynosi wtedy do 300 megabitów na sekundę, więc wystarczająco. W Polsce nawet sieci LTE raczej takich transferów nie uzyskują. Samo urządzenie wykonane jest bardzo dobrze, tworzywo jest świetnej jakości, wygląda po prostu ładnie, elegancko. Mamy diody, które zobaczycie za chwilkę, jak podłączę zasilanie. Mamy też przycisk DECT oraz WLAN do wykrywania chociażby sieci Wi-Fi, do uaktywniania połączenia Wi-Fi. Mamy też oczywiście antenę do Wi-Fi oraz dwie anteny do LTE. Od spodu elementy antypościskowe, solidne oraz uchwyty do montażu na ścianie. Jak widzicie, są też otwory wentylacyjne, także są po bokach i powiem Wam, że jak na urządzenie, które cały czas pracuje, prawie że ten router się prawie w ogóle nie nagrzewa. Jedyne co się nagrzewa to tutaj element od spodu, natomiast cała góra obudowy i boki jest po prostu chłodne. Więc urządzenie niewielkie, ale zaskakujące ilością opcji i możliwościami. Jeśli je sobie odwrócimy, zobaczymy kolejne ciekawe rzeczy. Analogowe wejście, gdzie możemy podłączyć chociażby fax czy jakiś telefon z automatyczną sekretarką. Mamy port USB 2.0, czyli możemy chociażby sobie podłączyć drukarkę, tak żeby drukować po sieci. Mamy wejście na kartę SIM. Mocowania anten, które są już jak widzicie przykręcone. Mamy też 4 gigabitowe porty LAN, czyli po prostu możemy sobie
nie przesyłać poprzez Wi-Fi, tylko przewodowo, jeśli wolimy, chociażby w połączeniu z powerline'ami, które też u mnie widzieliście od firmy Fritzbox właśnie, czyli przesyłanie poprzez gniazdko prądowe. Jak widzieliście, wtedy wynalazek prosty, a jednocześnie genialny, naprawdę się sprawdza. Więc wiadomo, jeśli mamy połączenie przewodowe, mamy szansę na mniejsze pingi w grach, dlatego też aż 4 wejścia tutaj mamy. No i wejście zasilające. I teraz, jeśli jesteście ciekawi, co potrzeba właściwie, żeby nam ten internet LTE działał. Dwie rzeczy. Zasilacz, który podpinamy oczywiście do naszego routera, oraz rzecz naprawdę bardzo małą, czyli kartę SIM. W tym przypadku mam tutaj internet z Playa, tak, internet na kartę, gdzie prędkości niestety nie są powalające. Z tego co wiem, dostawca po prostu lubi ograniczać ten przesył. Jak zobaczycie w testach, maksymalne co udało mi się osiągnąć, to było jakieś 45 megabitów, jeśli chodzi o download, jakieś 20 parę uploadu. Natomiast średnio jest to mniej, po około 20-15. Podłączamy router, mamy informację właśnie o tym, że jest zasilanie. Jeśli przestanie mrugać, to znaczy też, że router uzyskał połączenie z siecią LTE. I teraz chcemy się podpiąć przewodowo, nie ma problemu. Chcemy uaktywnić WLAN albo DECT, wciskamy i za chwilkę nam się tutaj połączy. Zobaczcie, zaświeciła się kontrolka. W tej chwili mamy już internet LTE po Wi-Fi. Możemy tak samo równie łatwo wyłączyć. Właśnie to wyłączyłem. Włączamy i mamy Wi-Fi. Jeśli chodzi o przycisk DECT, natomiast jest to do łączenia się z bezprzewodowymi telefonami, też rzecz, która może się pewnym osobom przydać. Dobrze, moi drodzy, jeśli chodzi o takie podstawowe informacje, możliwości zastosowań, to by było na tyle. Teraz pora na garść testów praktycznych. Pokażę Wam jeszcze coś ciekawego. Cały panel zarządzający tym routerem jest naprawdę bardzo bogaty. Ja będę Wam tutaj każdej opcji po kolei opisywał, ponieważ trwałoby to pewnie z pół godziny. Mamy zestawienie, czyli takie główne tutaj informacje, wersję systemu operacyjnego. W tej chwili jest najnowsza. Aktualne użycie energii, jak w to sobie wejdziemy, bo wszystko prawie mamy klikalne. Mamy tutaj zużycie dla poszczególnych elementów, czy chociażby Wi-Fi nam zużywa prądu, ile zużywają urządzenia na USB podłączone, więc mamy to bardzo fajnie rozpisane statystyki, łącznie z temperaturami. Jak widzicie, temperatura procesora, chociażby tutaj mamy krytyczną wartość, czerwona kreska, temperatury dość stabilne, bardzo niskie, wykorzystanie RAM-u, wykorzystanie procesora. Wracając do zestawienia, mamy także informacje, od kiedy mamy ten internet podłączony, jaka sieć, telefon, jeśli mamy podłączony LTE o prędkości 70 mega downloadu, 20 upload. Mamy też różne ciekawe tutaj rzeczy. Jest też funkcja DECT, której ja nie używam. Do czego to może służyć? Przede wszystkim do podpięcia telefonów bezprzewodowych z takimi bazami. Natomiast jest też coś takiego jak inteligentne gniazdko firmy Fritz Smart Home, które też korzysta z tego protokołu DECT. Dzięki takiemu gniazdku możemy przede wszystkim sprawdzać pobór mocy urządzeń podłączonych, a także sterować ciekawymi funkcjami właśnie z tego panelu, który widzieliście przed chwilą. Tak więc prawdopodobnie takie gniazdko też będę w przyszłości testował. Wtedy zobaczycie w połączeniu z tym routerem, czym możemy zarządzać. Więc to jest taka ciekawostka. Natomiast wracając do głównego tego panelu. Mamy zakładkę internet, dla mnie bardzo ważną, ponieważ mam tutaj statystyki, prędkość pobierania, przesyłania i tak dalej. Licznik czasu online chociażby, pokazujący, ile po prostu siedzimy, ile jest włączony komputer, wysyłane i odebrane porcje danych. Następnie ustawienia sieci, różne filtry. Chociażby możemy niektórym użytkownikom
nadać jakieś większe lub mniejsze prawa, powiedzmy, udostępnienia, czyli możemy sobie zrobić serwer FTP, także HTTPS, mamy tutaj wszystkie adresy, możemy stworzyć konto MyFritz, z którym możemy się tutaj też posługiwać, logować, informacje na temat internetu LTE, jak widzicie, mamy szczegółowe informacje, mamy też listę dostępnych sieci, tutaj u mnie Play, maksymalny zasięg, plus też T-Mobile, natomiast jakiś drugi tutaj plus, już słabszy, minus 104 dB, więc opcje internetowe bogate. Telefonia oczywiście, jeśli mamy podpięty telefon, automatyczna sekretarka, inne opcje, chociażby budzenie, telefon może nas budzić. Tu sobie ustawiamy, kiedy ma nas budzić i będzie nas budził. Sieć domowa. No tutaj wchodzimy w bardzo ciekawe już strefy. Jak widzicie, mamy tutaj osoby, komputery i telefony podłączone do tej sieci. Większość jest po Wi-Fi. Ja aktualnie mam podłączone przewodowo, bezpośrednio router. Możemy też zmienić tutaj na przykład prawa dla tych właśnie osób dostępowe. Ustawienia sieciowe, polanie, mamy cztery wejścia. Możemy ustawić tak, że część jest ustawiona na 1 gigabita, czyli największą prędkość. Może być też 100 megabitów. Dla mnie to 100 by było też wystarczające. Po prostu różni się to poborem mocy. Urządzenia USB. Mamy wejście USB, więc możemy podłączyć sobie jakiś dysk zewnętrzny, zrobić sobie z tego po prostu serwer mediów. Za chwilkę zobaczycie tą opcję. Bardzo fajna, bardzo praktyczna opcja. Ja w tej chwili mam pendrive'a podpiętego, natomiast jak podepniemy sobie jakiś chociażby dysk zewnętrzny, możemy tam trzymać dane, powiedzmy filmy, muzykę i dzielić się tym poprzez ten router, poprzez Wi-Fi, sieć lokalną z pozostałymi użytkownikami sieci w domu. Mamy tutaj właśnie listę urządzeń w tym trybie NAS. Następnie serwer mediów. Też serwer jest oczywiście widoczny po prostu z poziomu sieci. Proszę bardzo, AVM Fritz Media Server jest dostępny. Bardzo łatwo mamy dostęp do tego wszystkiego, co mamy tam przechowywane. To jest bardzo fajne. Następnie mamy nazwy, takie tam inne rzeczy. WLAN, oczywiście ustawienia Wi-Fi, rzecz bardzo ważna. Możemy zobaczyć, jakie Wi-Fi mamy tutaj w zasięgu, wykrywane, chociażby sąsiadów też czasami można złapać. Kanały bezprzewodowe, rzecz bardzo ważna. Dostosowujemy tutaj wszelkie zakresy częstotliwości. Zobaczcie, ja sobie ustawiłem na czwórkę. Nie mamy tutaj nikogo więcej na tym kanale. Na przykład jakbym ustawił na dwójkę czy jedynkę, sygnał mógłby się, że tak powiem, gryźć z innym Wi-Fi. A tutaj możemy sobie łatwo to wybrać i przestawić po swojemu. Bardzo łatwo to tutaj wybrać. Jest coś takiego jak chociażby dostęp na gości. No i potem funkcja DECT, z której, jak mówiłem, w tej chwili nie korzystam, ale jak będzie to inteligentne gniazdko, pewnie skorzystamy. Usługi internetowe. Możemy chociażby streamować jakieś radio internetowe, podcasty. Zatem obszerna diagnostyka, można wszystko przetestować, zapisać. Bezpieczeństwo. Mam tutaj wszelkie zabezpieczenia. Bardzo dużo informacji. Też bardzo dużo możemy pozmieniać przede wszystkim. I mamy chociażby rejestr zdarzeń. Wszystkie możemy zobaczyć, kiedy na przykład były podłączane urządzenia USB, kiedy łączyliśmy się z netem, jak działał nasz WLAN, czyli Wi-Fi, kto się logował, kiedy się logował, aktualizacje systemu i takie tam. Chociażby ciekawe ustawienie diod, do jakich funkcji zdarzeń mają te diody być aktywne. Oczywiście możemy sprawdzić aktualizacje. Wyszukaj nowe oprogramowanie, szuka i pokazuje nam, czy mamy aktualny program, software, czy jest coś nowszego. I ostatnie, region i język. W sekcji Fritz NAS mamy dostęp do tych naszych mediów, do serwera plików medialnych. Widzimy chociażby ten pendrive podpięty. Możemy sobie tutaj łatwo wejść, zobaczyć, jakie mamy filmy. Możemy to odtworzyć, udostępnić, cokolwiek chcemy. Tu mam akurat jakieś materiały prasowe. Zobaczcie, bez problemu sobie to otwieramy. Filmy, muzykę, to tylko chcemy. Możemy to tutaj zaznaczyć, udostępnić komuś i tak dalej. I w MyFritz mamy po prostu podsumowanie. Jeśli byśmy mieli coś popodłączane jeszcze, to będziemy tutaj widzieć. Więc jak widzicie, cały ten panel jest bardzo rozbudowany, niezwykle szczegółowy. Możemy tutaj sprawdzić mnóstwo parametrów i mnóstwo parametrów ustawić po swojemu. Tak więc nie samo urządzenie jest świetne, ale cały panel, ilość, możliwość konfiguracji również przyprawia o zawrót głowy. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda w praktyce, jakim dobrodziejstwem jest taki internet LTE dla youtubera,
gdzie nie mam dostępu do jakiegoś szybkiego łącza z dobrym uploadem. Tutaj ten upload 15 mega po prostu działa cuda. Wybiorę sobie jakiś film, dobra, może być ten, jakiś film archiwalny po prostu, już wgrany na wideotesty kiedyś. 1,5 GB, więc filmik spory, jakby nie było. Recenzja Apexa M800. I próbujemy załadować na kanał. Moi drodzy, widzicie sami, 12 minut przesyłania, 12 minut, 1,5 GB, ogromny film. Za chwilkę przełączę internet na mój Orange i zobaczycie, jaki wynik wtedy będzie. No dobrze, internet jest przełączony, wybieramy ten sam film. Jeszcze dla potwierdzenia Wam pokażę, 1,5 giga. Dobra. Otwórz i chwileczkę, tutaj obliczenie czasu potrwa. Został wznowiony jakby, ponieważ przed chwilą zacząłem przesyłać, już widzicie 4% było. Natomiast jeśli bym to wgrywał tradycyjnym moim łączem stałym, to mamy 250 minut, to może jeszcze wzrosnąć w trakcie. Jak widzicie, skacze ta wartość, może dojść do około 300 minut. Czyli mamy ponad 4 godziny, grubo ponad 4 godziny wysyłania, a na LTE kilkanaście minut. Różnica dla mnie po prostu niesamowita. Dobrze, sprawdzimy teraz prędkość internetu. Najpierw zrobimy to na telefonie. Ja jeszcze tylko szybciutko sprawdzę. Zobaczcie, w tej chwili mam połączone z TP-Linkiem, czyli przez router, do którego podłączona jest sieć telefoniczna, czyli taki tradycyjny internet. Łącze 20 mega. Tutaj mamy Fritza. Za chwilkę będziemy się przełączać. Na początku test na tym łączu. Dobrze, mamy gotowość. Testujemy. No i tutaj to łącze standardowo mi około 16 mega downloadu wyciska. Upload będzie niewielki, bo nawet do 1 mega nie dojdzie. O właśnie, po prostu tragedia. Tak dla mnie do wysyłania filmu to łącze jest po prostu fatalne. Dobrze, ten test mamy zakończony. Przełączamy się teraz na internet LTE od Fritza. Ok, połączono. Możemy testować. W tej chwili, jak widzieliście, download był trochę gorszy niż upload, ale upload 15 mega to po prostu tutaj czyni dla mnie wielkie rzeczy, ponieważ prędkość wysyłania filmów przede wszystkim jest mega większa. Natomiast spróbujemy jeszcze raz, ponieważ dochodziło mi do 20 mega. Może tym razem akurat się nie uda tyle osiągnąć. O, poszło trochę dalej, do 13, 4, no 14. Dobra, więc porównywanie, jeśli chodzi o download z tym moim łączem, natomiast upload dużo, dużo większy, no ponad 15 razy większy. Wcześniejsze wyniki miałem nawet po 17 mega na tym LTE. Natomiast tu, gdzie mamy upload z rzędu 0,85-0,86, to są oczywiście wyniki łącza z Orange'u. Tak więc wyniki downloadu są bardzo porównywalne. Więc po prostu w tej chwili nie ma wolniejszego internetu, płacąc mniejsze pieniądze. Natomiast upload mam dużo, dużo szybszy. Ok, większość recenzji za nami, pora na podsumowanie. Natomiast jeszcze takie uzupełnienie. Za kilka miesięcy będę już brał internet LTE, taki powiedzmy stacjonarny, czyli nietypowo komórkowy, gdzie prędkości sięgają 70 do 100 nawet mega. Takie są gwarantowane prędkości, też prawdopodobnie będzie to w Playu, więc na pewno wtedy zrobię jeszcze jakiś film uzupełniający, pokazujący jakieś większe prędkości. Router oczywiście obsługuje bez problemu do 100 megabitów na sekundę łącze internetu LTE. Jak widzieliście, jeśli chodzi o Wi-Fi czy przesyłanie przewodowe internetu, nie ma z tym żadnego problemu. No i z jakością i siłą LTE też jest naprawdę bardzo dobrze, też tutaj nie przyczepiłbym się do niczego. Urządzenie jest wielofunkcyjne, ma naprawdę dużo funkcji, z których ja po prostu nie skorzystam. Być może kiedyś się przydadzą, być może nie. Natomiast jakość wykonania i funkcjonalność jest świetna. No przy tym oczywiście też dość wysoka cena urządzeń LTE. Także w przypadku Fritza mamy tą cenę jeszcze dość wysoką. Podsumowując to, powiem tylko tyle, że mając ten upload chociażby tych 15-20 mega, po prostu aż żal wracać na to stare, bardzo wolne łącze. Jeśli test Wam się podobał, subskrybujcie kanał, polecajcie znajomym. Pamiętajcie, ceny urządzenia macie w opisie filmu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!